Narodowe czytanie przy Domu Kultury Śnieżka. Tym razem sięgnęliśmy po Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Fragmenty powieści czytali zaproszeni goście, grupa artystyczna Safo oraz grupa teatralna Talia. A to wszystko w wyjątkowej oprawie muzycznej. Wydarzenie uświetnił występ Jakuba Czapli oraz Grzegorza Gawle. Przede wszystkim narodowe czytanie ma skupiać młodych ludzi oraz dorosłych, żebyśmy wspólnie właśnie czytali, krzewili to czytelnictwo. A nie ma nic bardziej pięknego niż czytanie polskiej literatury. Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką objął patronat nad tym wydarzeniem i co roku zapraszają Polaków i nas właśnie tutaj, i starszych, i młodych, do celebrowania tego czytania wspólnie. I dzisiaj mieliśmy właśnie taką okazję właśnie wspólnie celebrować ten piękny właśnie Dzień Narodowego Czytania, lektury, która jest klasykiem polskiej literatury. W Parku Sokoła czekały również inne atrakcje. Fotobudka, wspólne zdjęcie z Elizą Orzeszkową, pamiątkowe pieczętowanie prywatnych egzemplarzy Nad Niemnem, zakładki do książki i okolicznościowe przypinki oraz stół z przysmakami bohaterowiczów. Ważne jest bardzo dlatego, że czytać to nie znaczy oglądać i słuchać. Większy zasób wiedzy, większy zasób słów to daje czytanie i wszystkich zachęcam z tego miejsca do czytania. Od najmłodszych lat, także serdecznie Państwu dziękuję za przybycie na to Narodowe Czytanie i myślę, że kolejne już za rok. Wspaniała inicjatywa, gratuluję Pani Monice Rojek, dyrektor biblioteki i samorządowi i wszystkim zaangażowanym, bo to Narodowe Czytanie kontynuowane od 2015 roku, zainicjowane przez prezydenta i jego małżonkę, czytaniem Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, kontynuowane jest co roku również i tutaj w naszym regionie i w Dębicy. I to pokazuje młodemu pokoleniu, że warto czytać, że nie tylko warto opierać swoją wiedzę, informacje o mediach społecznościowych, ale także czytając piękną literaturę, czytając poezję naszych wspaniałych poetów, bo to pobudza wyobraźnię, umożliwia łatwość komunikowania się, redukuje stres. No same zalety są z czytania. Ja jestem zachwycona. Jak profesjonaliści, którzy występowali, a muzycy, cymbalista wspaniały. Cieszę się, że dużo młodzieży było, bardzo się cieszę. Na Narodowe Czytanie w Parku Sokoła zaprosiła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, a także Powiat Dębicki, Miasto Dębica, MOK oraz drugie LO.